Edward Czesak, poseł Parlamentu Europejskiego, podczas konferencji prasowej ogłosił program staży parlamentarnych, będących wypełnieniem obietnic przedwyborczych. Ten program i regulamin opracowaliśmy wspólnie z moim asystentem, panem Piotrem Gładyszem, i w tej chwili prowadzimy nabór tych wszystkich, którzy będą chcieli taki staż odbyć, aby poszerzyć swoją wiedzę w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, do funkcjonowania Komisji i samego Parlamentu, do tworzenia prawa europejskiego. Tak więc realizacja moich obietnic przedwyborczych się rozpoczyna w latach 2016-2019, więc w okresie, kiedy ten mandat w czasie tej kadencji będę pełnił. Nad funkcjonowaniem i realizacją programu stażowego czuwa Piotr Gładysz. Jednym z istotnych elementów działalności europosła jest utworzenie możliwości poszerzania kompetencji i rozwoju dla mieszkańców okręgu, który ten poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentuje. Takie możliwości, taką szansę dają właśnie staże dla studentów. Generalnie utworzyliśmy na potrzeby tych staży regulamin, który określa jasno warunki dla osób, które chcą wziąć udział w rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona praktycznie od dzisiaj do najprawdopodobniej końca grudnia. Później będą przeprowadzane rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na stażystów. Staże dotyczą na razie roku przede wszystkim 2016 i będą trwały w zależności od tego, jakie będą potrzeby biura pana posła Czesaka w Brukseli czy w Strasburgu, od miesiąca do 3 miesięcy. Generalnie chcielibyśmy się skupić na tym, aby nabór prowadzić wśród studentów naszego regionu, czyli naszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale również uczelni prywatnych. Muszą to być studenci. Studenci studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich bądź doktoranckich do 26 roku życia. Wymagamy również, aby mieli oni średnią 4.0 z ostatniego roku. Żeby takie osoby przynajmniej na tym bardzo dobrym poziomie biegłym znały język angielski, a jeżeli jest to możliwe, to również język francuski, ponieważ z tego języka normalnie korzysta się i w Brukseli, w Strasburgu, w instytucjach unijnych. Zapewniamy, tak jak zostało to wskazane w regulaminie tych staży, zapewniamy 1000 euro miesięcznie, jeżeli dobrze pamiętam. To myślę jest zresztą całkiem dużo jak na warunki w porównaniu do innych posłów do Parlamentu Europejskiego, także